Jesteśmy na Intellect Stream Master 2015, jest z nami pan poseł Przemysław Wippler. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i chciałem pana zapytać, co to pana sprowadza tak na początek, dlaczego się państwo tutaj pojawili? Ja od praktycznie bardzo wczesnego dzieciństwa, od pierwszej klasy podstawówki gram. I grałem prawie we wszystko. Przeszedłem przez wszystkie fazy, przez które przeszedł polski rynek gier komputerowych, począwszy od komputerów typu ZX Spectrum i Amstrad, poprzez wojnę między Atari a Commodore. Sam byłem komodorowcem, amigowcem. Później taka przesiadka na peceta. I na pececie utknąłem, nigdy nie poszedłem w konsolę, ale mogę powiedzieć, że wielkimi krokami zbliżam się do przejścia na konsolę. Prawdopodobnie najbliższe święta jest ten moment, w którym zajączek przyniesie moim dzieciom konsolę, bo dla dzieci trzeba będzie kupić. Całkiem poważnie rzecz biorąc, ciekawi mnie to. Uważam, że są bardzo fajni ludzie, bardzo fajna branża. I to jest taka branża, w którą my wierzymy, ponieważ to jest branża, która pokazuje, że tam się rozwija kultura państwa polskiego, tam się rozwija życie społeczne i gospodarcze, gdzie państwo nie ingeruje, nie przeszkadza. W sumie przeszkadza tylko w taki sposób, że spółki produkujące gry komputerowe, z których możemy być dumni, które rozsławiają imię Polski i Polaków na świecie, takie jak CD Projekt, to gdyby te spółki nie musiały płacić podatku CIT, miałyby jeszcze więcej pieniędzy na inwestowanie, reinwestowanie w nowe projekty. Tak samo jak ci gracze, którzy dzisiaj tutaj wygrają 250 tysięcy dolarów, nie zapłaciliby ani złotówki podatku od samego tego, że wygrali, a w chwili obecnej muszą zapłacić 32% od takiej wysokości nagrody, od zdecydowanej większej części tej nagrody. To naszym zdaniem jest złodziejstwo. Także my wiemy, że tutaj są ludzie, których my lubimy i którzy lubią nas, dlatego tu przyszliśmy z Januszem Korwin-Mikke. No właśnie, a jak może pan tak zdradzić trochę życia prywatnego, w co pan gra, jeżeli już pan gra? Gram w strategię i RPG przede wszystkim. W ostatnim czasie ostatnia gra, która mnie mocno wciągnęła, to był Dragon Age Inquisition. Przedtem Mass Effect, trójeczka, Cywilizacja, piątka. Co jeszcze w ostatnim czasie grałem? Wróciłem sobie do starej kolonizacji i od czasu do czasu wracam, nie wiem, pół roku, rok, do moich ukochanych gier, które się nie starzeją, do Gothica, jedynki, dwójki. W zeszłym roku kupiłem sobie na tableta znowuż nową edycję mojej ukochanej gry, czyli Baldur's Gate. To była ta Enhanced Edition. Więc najpierw kupiłem pierwszą część, później drugą część, także klasyka, takie gry, na których wychowało się moje pokolenie. I są gry, które są dobre fabularnie, dobre technicznie i nie starzeją się po prostu. Taką grą moim zdaniem jest właśnie Gothic 1 i 2. No tak, czyli jest pan bardzo zaangażowany, jak widać tutaj po pana wiedzy w ten temat. To myślę, że w Sejmie zmasakrowałbym i zmiażdżyłbym całą konkurencję, jeżeli chodzi o wiedzę o grach komputerowych. Ja byłem w to zaangażowany, ja pod koniec podstawówki, na początku szkoły średniej, jeszcze w Polsce nie obowiązywały prawa autorskie. One zostały wprowadzane 1 maja 1994 roku. Ustawa weszła w życie. I ja tutaj do Katowic przyjeżdżałem do Huty Beldon na giełdę komputerową i kupowałem najpierw kasety, później dyskietki. I później dalej całe moje osiedle brało. No może nie całe, bo nas kilku tam było, którzy konkurowali. I mama, tata wracali z pracy, a do drzwi stała kolejka ludzi z pudełkami, z czystymi dyskietkami, którzy chcieli konkretne gry zamówić, konkretne gry chcieli, żeby im nagrać. To była rzecz, na której można było zarabiać kompletnie legalnie pieniądze na początku lat 90. I no, to jest branża, która jest dla mnie ważna. Można powiedzieć, że moim marzeniem, gdy byłem małym chłopcem, było najpierw zostać kosmonautą i lecieć w kosmos i robić wielkie rzeczy tego rodzaju, a później marzyłem o tym, żeby być zawodowym graczem komputerowym. Niestety moje życie poszło w inną stronę i zajmuję się czymś kompletnie całkowicie innym. No właśnie, a jeżeli chodzi o tych zawodowych graczy, e-sport rośnie w siłę. Tutaj Polska się do tego przyczyniła przez ostatnie 2 lata. Teraz już 3. rok z rzędu jest właśnie ta impreza.
jest też wiele innych imprez. Ja mogę powiedzieć, że jestem dużo bardziej dumny z tej imprezy niż z Mistrzostw Świata w siatkówkę, które były w Polsce. Państwo polskie nie musiało ani złotówki dołożyć do tej imprezy. Jest to tłum ludzi wewnątrz, tłum ludzi na zewnątrz, tłum ludzi w całej Polsce interesuje się tym, co tutaj się dzieje, ponieważ to jest dyscyplina sportu, któremu uprawia największa liczba Polaków i poświęcają na to najwięcej czasu. Tak. Chciałbym nawet, żeby czasami uzupełnili to zwykłym pobieganiem i innymi sportami zespołowymi. Niemniej jednak to jest ta rzeczywistość, której polityk i osoba publiczna, której nie zauważy, to po prostu nie rozumie, co się dzieje w Polsce, nie rozumie, jak Polska się zmienia i w wielu wymiarach również na bardzo dobre. No właśnie, to w takim razie, co pan sądzi o na przykład takim pomyśle, teraz jest taka dyskusja bardzo tutaj rozgorzała podczas tej imprezy i jeszcze wcześniej, żeby e-sport wszedł jako do kanonu, że tak się wyrażę, tradycyjnych sportów, czyli zostałby niejako na przykład wcielony do olimpiady i do jakichś mistrzostw świata drużyn narodowych. Wiem, że ta branża się różni od klasycznych dyscyplin, ponieważ nikt nie ma patentu ani licencji na siatkówkę, na hokeja, na piłkę nożną, na piłkę ręczną. Nie ma jednej konkretnej firmy, która jest właścicielem reguł, może je modyfikować. Tym się różnią gry komputerowe, że dana gra ma po prostu konkretnego właściciela, który posiada wszelkie prawa do eksploatacji, rozwoju i zmiany. I to musiało być co? Mistrzostwa Europy czy świata w Counter-Strike'a na olimpiadzie. To po prostu jest i to jest wydarzenie jednej konkretnej firmy. I to się różni tym od ducha olimpijskiego, że tutaj jest to wprost czysto komercyjnie. Dla mnie to jest okej, to jest fajne, ale to jest trochę jednak coś innego niż olimpiada. Niech olimpiada i mistrzostwa świata idą swoim torem, mistrzostwa Europy idą swoim torem w łyżwiarstwie, kajakarstwie, w skokach z wyż, w dal, a takie imprezy jak Intel Extreme Masters to są tego rodzaju wydarzenia, które będą się rozwijały i będą, gwarantuję Państwu, rozwijały się szybciej i lepiej niż tradycyjny sport olimpijski. Powiem tak, do olimpiady w Polsce, przepraszam, do olimpiady, do mistrzostw Europy w Polsce musieliśmy kupę szmalu dopłacić. Grecy padli po tym, jak organizowali również u siebie mistrzostwa. Ostatnie olimpiady to są imprezy, do których dopłacano i na których dane państwo po prostu i jego podatnicy musieli kupę szmalu dopłacać. Jestem przekonany, że nikt nie dopłaci do Intel Extreme Masters i do tego rodzaju imprez. To się spina, to działa, to hula i to jest bardzo rosnąca cała działka polskiego i światowego, europejskiego życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego i bardzo chciałbym, żeby jedyna rzecz, którą robią w tym wymiarze politycy, było nie przeszkadzanie, usuwanie barier dla rozwoju tej branży. Czy na poziomie prawa licencyjnego, czy na poziomie prawa własności intelektualnej, czy na poziomie prawa podatkowego, myślę, niczego więcej od nas i sportowcy, i ludzie branży nie oczekują. Tak, czyli generalnie dla wejścia w taką na przykład olimpiadę byłoby właściwie stratą dla ludzi, którzy tutaj to organizują. Można by tak moim zdaniem wymieszanie tych różnych porządków nie byłoby najlepsze. No, naprawdę to są świetne imprezy. Mówię, te tłumy tutaj wewnątrz, na zewnątrz. To jest coś, co powinno pokoleniu naszych rodziców mówić, słuchajcie, świat się zmieni, świat się zmienia, idzie nowe. Dokładnie. To zanim jeszcze wskoczymy do polityki i spytamy o emocje przed wyborami, to jeszcze chciałem zapytać o kwestie prawne teraz, które obowiązują w naszym kraju, bo wspominał pan o prawie autorskim, o ustawie. Ona jest taka dosyć, jak większość ustaw w Polsce, nie do końca doprecyzowana i nie do końca aktualna, jak na dzisiejsze czasy. Jak pan spogląda na przykład na problem tego, że się często mówi i to w Polsce i na świecie o tych ludziach, którzy pobierają na przykład jakieś pliki muzyczne czy gry, czy cokolwiek z internetu, kiedy te firmy traktują to jako straty, to znaczy w sensie mam na myśli coś takiego, że oni to traktują, że jeżeli ktoś pobierze jakąś grę, to tak jakby ją fizycznie mógł kupić, mimo że na przykład nigdy by nie kupił. Jak pan spogląda ogólnie na ten problem jako polityk? Ja jako polityk występowałem z interpelacjami w sprawie tak zwanego copyright trollingu, ponieważ w sposób skandaliczny część kancelarii prawnych i firm nadużywa instytucji prawa karnego do ścigania ludzi za samo pobranie pliku i no, robią, krótko mówiąc, wytaczają procesy, które wiadomo, że są bezpodstawnie wytaczane tylko po to, by zabrać nam komputery, by dobrać się do naszych danych i by w sprawie cywilnej móc po prostu dochodzić roszczeń odszkodowawczych, zasadnych czy bezzasadnych, bardzo często bezzasadnych.
Także to są problemy, które trzeba porozwiązywać i tutaj trzeba działać w oporze do różnego rodzaju lobby, do różnego rodzaju instytucjonalnych nacisków, bo są w tej branży różnego rodzaju konflikty interesów. Inne interesy mają ludzie, którzy zajmują się dystrybucją, inne mają ci, którzy zajmują się wytwarzaniem, produkcją gier komputerowych. Znowuż inne mają problemy ci, którzy zajmują się na różnych polach eksploatacją tego rodzaju utworów. Do tego dochodzą problemy, no, które sprawiają, że część licencji, część firm po prostu nie są dystrybuowane w Polsce. Tu jest dosyć długa lista rzeczy do zmienienia. Najgorsze jest to, że one są doskonale zdiagnozowane i wypunktowane. Było kilka dużych, poważnych imprez o charakterze intelektualnym organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Lista rzeczy do zrobienia została wypunktowana, zajmował się tym niejaki pan minister Boni. Później poszedł do Europarlamentu i można powiedzieć umarło, nic nie zostało z tego zrobione, ale w dużej mierze przez to, że tutaj działają bardzo duże interesy, bardzo duże naciski i one powodują moim zdaniem, że pewne rzeczy, które powinny zmienić, nie zmieniają. To w takim razie wróćmy jednak do tej polityki, przejdźmy do niej i chciałem zapytać, jak właśnie emocje przed, jak przygotowania tej kampanii wyborczej. Kampania wyborcza już trwa, bo jako pierwszy pan prezes Janusz Korwin-Mikke został zarejestrowany jako oficjalny kandydat, a nie kandydat na kandydata, tak jak często to się mówiło. No jak to wygląda na ten moment? Jak na to spoglądacie wszystko? Z bardzo dużą nadzieją. Nasze hasło naszej kampanii to jest dumna, bogata Polska. I widzimy, że Polacy chcą być dumni z własnego kraju i chcą być bogaci, chcą stać po prostu na obu tych nogach, bo są tacy, którzy mówią, że Polska może być biedna, ale musi być dumna. Są tacy politycy, są tacy, którzy mówią, że Polska może być na kolanach, byleby dostała za to pieniądze. A my uważamy, że wybór między Polską dumną a bogatą to jest tak między tym, czy myć nogi, czy myć ręce. Jedne i drugie powinny być czyste. Polska powinna być dumna i bogata. I dlatego jesteśmy tutaj, bo ta branża gier komputerowych to jest branża, z której jesteśmy dumni i zasłużenie jesteśmy dumni. To jest branża, która konkretne bogactwo, konkretne dochody ludziom generuje i tak powinna działać po prostu reszta Polski, jak ta branża. Na Janusza Korwin-Mikkego doskonale reagują ludzie. Ja znamy się prawie 20 lat z panem Januszem, bardzo wiele widziałem, ale jak tu wszedł na salę i cały spodek zaczął skandować Janusz, albo Korwin, król i tak dalej, to jest bardzo dużą sympatią. I kolejki ludzi, którzy się ustawiają, żeby sobie zrobić zdjęcie z prezesem, to naprawdę daje nam bardzo dużo pozytywnej energii panu prezesowi. Jutro startujemy samolotem Air Korwin One, także idzie ciekawy, dobry dla nas czas. Jestem przekonany, że to uzyskamy historycznie rekordowy wynik, zwłaszcza tutaj na Śląsku, gdzie Janusz Korwin-Mikke miał fantastyczny wynik do Parlamentu Europejskiego. A jak właśnie sprawa z nową partią Korwin po podziałach Kongresu Nowej Prawicy, bo na marynarce pana prezesa widziałem jeszcze emblemat jako pewnie, że w Europarlamencie, tak? Cały czas. Nie, pan Janusz Korwin-Mikke jest członkiem honorowym Kongresu Nowej Prawicy, ma sympatię do swojego macierzystego środowiska. My czekamy na naszych kolegów, trochę się pogubili, żeby się odnaleźli i dołączyli do nas, bo widać, komu to wychodzi, kto jest liderem polskich wolnościowców. Jest nim Janusz Korwin-Mikke. I jeżeli chodzi o partię Korwin, to jest kwestia 2-3 tygodni i zostanie zakończony proces rejestracji. Bardzo dobrze to idzie. A jak właśnie, no, mówił pan, że celujecie państwo w wysoki, rekordowy wynik. Jak na ten moment spoglądacie? Bo wiemy, że często te sondaże, nie wiadomo czemu, albo może i wiadomo, tylko o tym się nie mówi, prezentują nie do końca takie wyniki, jak wśród ludzi, wśród tego, jak my rozmawiamy. Sondaże są po to, żeby urabiać Polaków. Gdyby Janusz Korwin-Mikke dostał w kilku kolejnych sondażach 10-15%, to mógłby liczyć spokojnie na drugą turę, bo miliony ludzi, którzy się wahają, czy ktoś inny mówi, a nie, zagłosuję na niego, bo on nie wygra. A w pierwszej turze
wszyscy, którzy się zastanawiają, powinni bez mrugnięcia zagłosować, ponieważ ani pan Komorowski, ani pan Duda nie dają nadziei na zmiany. Jeżeli oni, któryś z nich wygra, to będzie tak, jak jest, a całe pokolenie, pańskie moje pokolenie młodych Polaków, które siedzi na walizkach, się zastanawia, dlaczego mam mieszkać, pracować w Polsce, tutaj płacić podatki, jak mogę żyć godniej, lepiej, być dumniejszym z tego, co robię, i zamożniejszym, jeżeli wyjadę z Polski. Jeżeli to pokolenie nie dostanie zmian, to olbrzymia część naszych przyjaciół, znajomych zrobi to, co zrobiły 3 miliony Polaków w ostatnich latach, czyli wyjedzie. I to walczymy po prostu każdy dzień, każdy rok, by te zmiany, które są nieuniknione, nastąpiły. Te zmiany, które dadzą właśnie Polakom i dumę z własnego państwa i bogactwa. Często też, tak na koniec chciałem zapytać, pan, czy pan tutaj, pan poseł, czy pan prezes, wypowiadacie się o tych reżimowych mediach, czyli o mediach publicznych, czyli o Telewizji Polskiej, ale też zauważyłem, że inne mainstreamowe stacje telewizyjne, takie jak TVN czy Polsat, często też prowadzają swego rodzaju cenzurę, w cudzysłowie, jakąś propagandę. Czy jakby z czego to wynika, tak? Bo na przykład w TVN nie wycięto ten fragment, kiedy pan prezydent Komorowski wchodził na ten stołek i to wynika z tego, że media, również te prywatne, są finansowane przez państwo, przez firmy państwowe. Orlen ma kilkaset milionów na reklamę i w prywatnych, i państwowych mediach. A to jest spółka kontrolowana przez rząd. Tak samo spółki energetyczne, Bank PKO BP, firma PZU. I mając wpływ na tych kilkunastu graczy reklamowych na rynku, plus do tego olbrzymie wydatki na różnego rodzaju kampanie propagandowe rządu w mediach, to ci ludzie wiedzą, ci nas nie lubią, my ich nie lubimy, oni nam nie dadzą pieniędzy, więc musimy robić, co się da, żeby rząd pozostał taki, jak jest, bo oni nam dają chleb, oni nas karmią. Dlatego też warto... To jest logiczne i smutne, dlatego trzeba rozumieć, dlaczego w taki, nie inny sposób telewizje traktują jednych kandydatów przesadnie dobrze, innych przesadnie źle. A my nie jesteśmy pieszczochami mediów ani publicznych, ani prywatnych, za to możemy liczyć na internautów, youtuberów i te kanały, które są wolnymi kanałami, obiegiem alternatywnym, i dzięki temu tak rośnie popularność Janusza Korwin-Mikkego, że mamy alternatywne kanały komunikacji, mamy was. Tak, albo takie wydarzenia, na których też jest dużo ludzi, którzy się interesują właśnie polityką i chcą, albo wahają się, na kogo zagłosować. Tutaj wiele osób, jakbym zapytał, kto zagłosuje na Janusza Korwin-Mikkego tutaj dzisiaj w Spodku, to mielibyśmy większość konstytucyjną, moglibyśmy zmienić konstytucję i nie byłoby drugiej tury w wyborach prezydenckich. Tutaj wygrywa Janusz Korwin-Mikke. Dobrze, to dziękuję w takim razie, no i mam nadzieję, że się uda wszystko tak, jak planujecie, i żeby było jak najlepiej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.